We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We grew so bright. Hej, hej, z tej strony Emi. A przed nami kolejny odcinek z serii Star Stable Aktualizacje. Koniu, mógłbyś mi nie zasłaniać mojej postaci? Nie dochciałam kliknąć. Chyba trochę za blisko stanęłam. W każdym razie chciałam się z wami przywitać. No i tutaj już możecie tak naprawdę zobaczyć, że na ekranie jest śliczny koń północno-szwedzki. No już w sumie był taki spoiler u mnie, bo ostatnio go pokazywałam na odcinku, ponieważ no, znajdował się w stajni też, tam gdzie się wypełnia obowiązki stajennego. Więc możecie sobie zobaczyć. To jest jedna z trzech dostępnych maści. Jest szansa, że niedługo dodadzą coś jeszcze. Ogólnie czwartą dodali w aplikacji Star Stable na telefon. No i z tych trzech maści, które wam zaraz pokażę, ta podoba mi się najbardziej. Już wspominałam, że on jest moim zdaniem prześliczny. Ma naprawdę śliczną sierść i te takie kropeczki na ciele. I jest taki jasno-ciemno-brązowy, tak ładnie cieniowany. I przypomina mi taką sarenkę, szczerze powiedziawszy. No i ogólnie zakochałam się w tych koniach najbardziej dlatego, że mają krótki ogon. Tak, ten nie ma krótkiego ogona, bo trzeba u fryzjera zmienić po prostu, jak już się konia kupi. Zmiana u fryzjera kosztuje 19 starkońców, czyli nie jest to dużo. A ci, co wolą mieć długi, to po prostu kupują i mają. Tak wygląda ten konik. Jakoś stanęłam trochę źle i kamera mi nie bardzo chce współpracować. Możesz się odkleić od tego słupa. Proszę. Chyba nie może. Spoko. Więc z jednej strony ma taką trochę krótszą grzywę. A z drugiej strony ma tak jakby tylko częściowo z przodu ma tą grzywę. A drugą ma z drugiej strony takie ciemniejsze tutaj szczotki, długi ogon. I jest taki dość korpulentnej budowy. Taki dość ciężki, ale jednocześnie nie jest zbyt duży. Spójrzcie, porównajcie sobie z Shire'em. Tutaj ma taką jakby wyciętą tą grzywkę. No z Shire'em to jednak nie ma co porównywać, tak? No i pokaż ty się, cholero jedna. Ma taką śliczną tutaj plamkę na głowie i wygląda prześlicznie. Tutaj takie kropeczki. Moim zdaniem jest uroczy. No i teraz tak. Coś tam mogę o nim nie tą stronę przeczytać. Rasa koń północno-szwedzki. I teraz tak, jeśli chodzi o statystyki, to ma siłę 4, posłuszeństwo 2 oraz wytrzymałość również 2. Kolejna rzecz, czyli jest odporny na zimno. No i dostaje się jak zwykle tam podkowy, których się nie da nic sprzedać, ani nie mają żadnych statystyk. No i rasa kosztuje 749, to są te odnowione konie. No i on jest od poziomu pierwszego, ma taką śliczną grzywkę, spójrzcie, tutaj tu dłuższą, z drugiej strony krótszą i tak fajnie nią zarzuca. Jak ostatnio patrzyłam, że on porusza chrapami, chociaż teraz jak tak patrzę, chyba się wstydzi. Ale oczkami rusza i grzywa mu się animuje i oczy, uszy i naprawdę jest... O właśnie, ruszył chrapami i ślicznie to wygląda. Naprawdę czytałam wiele wypowiedzi ludzi i wszyscy twierdzili zgodnie, chyba po raz pierwszy, że tak dopracowanego konia, fajnie nóżką machnął, tak dopracowanego konia to oni jeszcze nigdy w tej grze nie widzieli. I no cóż... Jestem bardzo ciekawa, jak to. Aha, jak to będzie wyglądało. Na pewno marzę żeby o tym, żeby go kupić. Trochę mi brakuje jeszcze kasy, ale już nie tak wiele. W każdym razie na pewno go kupię, bo jest przepiękny.
No i tutaj parę informacji. Koń północno-szwedzki to stara rasa wywodząca się z wiejskich terenów w północnej Skandynawii, stworzona z myślą o pracy w lesie i na polu. Uwielbiam wszelkie właśnie tereny skandynawskie, bardzo mi się dobrze kojarzą z serią, którą czytałam, Saga o ludziach lodu, i nie tylko, bo są jeszcze inne serie tej autorki Margit Sandemo, i dzięki niej, w sposób, w jaki ona opisała te kraje, po prostu zakochałam się w nich. No nie wiem, może uda mi się kiedyś tam pojechać, w każdym razie na razie mogę się tylko zachwycać, więc to jest taki kolejny plusik, bo uwielbiam tamte tereny i też lubię bardzo ich filmy, jakie są tam tworzone. One są z reguły uważane za bardzo takie smutne, takie ciężkie dla większości ludzi, takie nawet depresyjne, ale to jest coś, co ja uwielbiam, i jest na przykład taki film Pozwól mi wejść. Bardzo, bardzo go lubię. I on został, znaczy książka jest właśnie skandynawska, on został nakręcony w dwóch wersjach. Jedna jest amerykańska, jedna właśnie jest skandynawska. I obejrzałam obie, ale muszę powiedzieć, że no po prostu Amerykanie nie czują tego klimatu, tak? To jest oczywiste, no bo oni mają inny własny klimat. I wiem, że to nie na temat, ale uwielbiam bardzo, bardzo ich kulturę i to też taki plusik. No ale dalej. Dzięki połączeniu genów i środowiska naturalnego konie północno-szwedzkie są silne i wytrzymałe, a jednocześnie łagodne i skore do współpracy. Łatwo się z nimi zaprzyjaźnić i doskonale nadają się na towarzyszy rodzinnych wypadów. Ale on ma śliczny ten pyszczek, no nie mogę. Te zwinne, aczkolwiek muskularne konie świetnie sobie radzą we wszystkich dyscyplinach. On mówi, że nie. Takich jak skoki przez przeszkody, jazda westernowa, zawody ujeżdżeniowe, a nawet wyścigi. No, więc to jest bardzo zdolny konik i jest prześlicznym. Tam w tle w ogóle widać dalej te lampiony Halloween, znaczy Boże, tak, halloweenowe. Prawie trafiłam. Walentynkowe. Więc tak wygląda ten konik. Z krótkim ogonkiem widzieliście ostatnio go w moim odcinku. Z tym, że no tutaj jak patrzyłam z ciekawości dla siebie, to te konie niestety tutaj mają długie ogony. No i teraz idziemy do drugiego miejsca, gdzie są dostępne dwie kolejne maści. No i tylko teraz wydaje mi się, że pamiętam gdzie, ale pomyślałam, że sprawdzę, bo nie chcę chyba zlamić. Tak, myślę, że to jest dobre. Okej, dobrze pamiętałam. No dobra, no to jedziemy. I tam też, o ile się nie mylę, jest właśnie też w stajni ten koń z krótkim ogonkiem, ale nie jestem pewna. No i cóż, jeśli chodzi o informacje ze strony z aktualizacjami, jest napisane tak. Jako, że odświeżamy niektóre z naszych koni, nadszedł czas na to, żeby koń północno-szwedzki też skorzystał z liftingu. W grze są teraz dostępne trzy nowe konie północno-szwedzkie. Ten spokojny, przyjaźnie usposobiony koń znany jest jako fantastyczny towarzysz rodziny. Dawniej wykorzystywany jako koń pociągowy w rolnictwie i leśnictwie na terenie Szwecji, koń północno-szwedzki obecnie najczęściej służy do jazdy wierzchem. Dzięki grubej skórze jest idealnym kandydatem do długich wędrówek w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. No i tak jak wspominałam, że Fort Pinta i Valedale, tam można właśnie je zobaczyć. Dobrze, pamiętam, że to tutaj, haha, jestem zdolna. Kosztuje 749. Ten z Fortu Pinta jest na pierwszym poziomie dostępny, natomiast dwa, które zaraz Wam pokażę z Valedale, są dostępne od poziomu 8. Nie jest potrzebna żadna reputacja. Dostępne są trzy ubarwienia, gniady, czarny oraz palomino. No i taka informacja o tych konikach. To, co już wspominałam, że są odporne na zimno, więc można jeździć po Dolinie Ukrytych Dinozaurów i nie przeszkadza im po prostu. Nie są wolniejsze, tak? Bo tak to działa na pozostałe, znaczy no nie na wszystkie, ale na większość ras koni. Druga informacja. Z powodu pierzastej sierści, długie włosie na dolnej części nóg i pęcinach, koniom północno-szwedzkim nie można zakładać owijek na nogi. No i właśnie mój, znaczy, tak, wiem, że to jest ten Shire, ale on też ma po prostu takie, szczotki po prostu duże i przez to, no, nie da się, tak?
nałożyć, więc mój właśnie nie ma. Natomiast czytałam, że był taki błąd, że jak ktoś nałożył, tylko nie pamiętam, czy to chodziło właśnie o Shire'a, chyba tak, chyba właśnie o tego magicznego Shire'a nowego. To był taki błąd, że po prostu i tak jakby gracz mógł nałożyć, bo normalnie da się nałożyć, tylko po prostu ich nie widać. No ale jak ktoś nakładał, to nie mógł potem zdjąć i to był taki peszek mały. Natomiast tutaj jest właśnie tutaj widać, jaki ma króciunieńki ogonek. I zakochałam się w tym krótkim ogonku. Moim zdaniem jest przeuroczy. I maść jest też prześliczna, więc absolutnie muszę go mieć. Poza tym, no, tak wspominałam, to jest koń pociągowy, a ja absolutnie kocham wszelkie konie pociągowe. Uwielbiam, że są takie ciężkie, takie duże. Shire'y to są moje najukochańsze konie ze wszystkich, ale Szwedy też są przecudowne. No i trzecia informacja o tych koniach, czyli tak, koniom pociągowym, które dużo pracują w zaprzęgach z wozami lub pługami, często przycina się ogony, żeby uniknąć ryzyka ich zakleszczenia. Dla uhonorowania historii koni pracowitych północno-szwedzkich można je wyposażyć w dodatkowy, krótki ogon. No i właśnie to jest ta informacja, o której wspominałam. Powiem wam, że nie wiedziałam o tym i naprawdę cieszę się, że oni po prostu poinformowali nas o takiej ciekawostce. A te chrapy poruszające się to jest moja kolejna miłość. Wcześniej o tym nie wiedziałam, ale po prostu przecudowne. Więc muszę mieć tego konia absolutnie. No ale to jest jakby taki konik, który sobie po prostu stoi. Natomiast te konie, które można kupić, te dwie dodatkowe maści znajdują się też właśnie w tej miejscowości. Natomiast no, trzeba do nich dojechać, bo one są jakby za mostem. Tak? O, tutaj są różne koniczki. No i teraz tylko trzeba przyjrzeć się. No dobra, to nie są te, na pewno nie te. No właśnie, ostatnio chciałam, byłam ciekawa, jak się ten koń... okej. No dobra. Taki właśnie większy trochę kucyk. No i to powinno być gdzieś tutaj. Okej. Tu mamy konisia. Jest taki bardzo jasny i chrapy ma takie różowe już w sumie. Tylko czemu on ma włosy na... A nie, tak zależy jak przesunąć. Ma taką bardzo jasną maść, powiedziałabym. I też jest taki bardzo ładny moim zdaniem. No ale tamten jednak bardziej mnie rozkochał w sobie, tak? Więc tutaj mamy dalej tą samą informację. Wszystko jest to samo, oprócz tego, że jest od poziomu 8, tak? Bo to jest taki jakby bonus, że jednego z konia zawsze z nowej rasy od jakiegoś czasu można po prostu kupić w Forcie Pinta i on jest wtedy po prostu od pierwszego poziomu, dla tych, którym się nie chce czekać. A potem te konie tam zostają zabrane do innego miejsca i już wtedy nie są od pierwszego poziomu, po prostu. A tutaj mamy kolejnego i ta zmiana tutaj na pyszczku jest po prostu odmiana, tak? Jest po prostu przepiękna. Ej, możesz się nie wstydzić. Dawaj. Chodź tutaj. Jo, jaka śliczna. I tutaj ma taką tą jak grzywę cieniowaną. Tutaj taką rudą na brzeszkach. Naprawdę, muszę powiedzieć, że wszystkie trzy są prześliczne i każdy ma w sobie coś magicznego, chociaż z reguły nie mogę tego powiedzieć, naprawdę. Natomiast teraz wszystkie mi się przepiękne są, strasznie mi się podobają, wszystkie trzy. No i jest jeszcze kolejna informacja. Każdy, kogo interesują starsi kuzyni koni północno-szwedzkich, ma teraz okazję kupić je na targu. Ich cena to 599 monet star koń za sztukę. I tak się akurat składa, że jest teraz targ dostępny, tylko nie wiem gdzie. Okej, srebrna polana. No i właśnie, jako że jakiś czas temu dodali taką zmianę w grze, że można właśnie wszelkie konie, jakie są dostępne na targu, czyli to są właśnie konie wcześniej dostępne normalnie w grze, natomiast kiedy dodano ich odnowioną wersję droższą,
to ta tańsza zostaje też właśnie jeszcze obniżona jej cena i one trafiają na targ. Każdy, kogo interesują starsi kuzyni koni północno-szwedzkich, ma teraz okazję kupić je na targu. Ich cena to 599 monet star koń za sztukę. Czyli mimo wszystko, no, ja je kupowałam, do dzisiaj to pamiętam, to chyba, znaczy, no nie jedyne, ale najbardziej pamiętam, że swojego kupowałam za 700, a właśnie, może bym przy okazji pojechała po swojego, swojego kupowałam za 720, więc ogólnie to jest mega szacun, że ten najnowszy kosztuje 749, czyli jest naprawdę tylko odrobineczkę tańszy, znaczy droższy, nawet nie 100, prawda? Od tego starego. Natomiast stary został jeszcze jego cena została sporo obniżona, bo gdzieś tak za 200 mniej więcej. No ja już swojego kupiłam, ale mimo wszystko fajnie, że tak zrobili, bo ja wciąż uważam, że to jest moim zdaniem druga rasa po Arabach, która została odmieniona na tyle, że ja traktuję te konie jako w pewnym sensie inną rasę, bo są naprawdę mega różne, mega się różnią od siebie, więc chciałabym mieć po prostu i starego, i nowego. Na razie mam tylko właśnie stare i Szweda, i Araba, natomiast na pewno kiedyś kupię i uważam, że stary jest wciąż prześliczny. Ma trochę animacji, nie bardzo, trochę wygląd też widać taki dość stary, ale wciąż go absolutnie kocham. Ma prześliczną taką grzywę z dwóch stron, w przeciwieństwie do tamtego. Też ma taką sierść. Taką widać, że dłuższą, tak, że właśnie jest odporny na zimno. Ma właśnie śliczne takie szczotki duże. To jest coś, co sprawiło, że go najbardziej właśnie pokochałam właśnie za te szczotki. Śliczną ma grzywkę. Animacje też ma nie najgorsze. Długi, długi, śliczny, gruby ogon. A jeśli chodzi o tego nowego Szweda, to muszę też powiedzieć, że oglądałam prezentację tego konia, bo ja go jeszcze na razie nie mogę kupić, u pewnej osoby na YouTubie i wyszło na to, że ten... No mogę w końcu tam pojechać, czy ja za wiele wymagam. I że jak się już kupi tego konia i chce się nim dębować, to jest taka animacja, jak on tak tymi kopytami tupie o ziemię, to taki pył wylatuje spod kopyt i to tak jakby podkreśla, że to są konie pociągowe, czyli że są dość ciężkie, tak jakby porównywać z innymi końmi. I naprawdę strasznie mi się spodobała ta animacja, bo dotychczas żaden inny koni nie miał. I to też jest kolejny powód, dla którego nie mogę się doczekać, żeby kiedyś tego konia kupić. Brakuje mi tak ze 200, więc myślę, że to nie będzie jakoś wiele. Ten koń, jak widzicie, no nie jeździ zbyt ładnie, rzekłabym. Ta animacja jest taka dość sztuczna, tak podskakuje śmiesznie. Ale i tak uważam, że jest przecudownym. No i jeśli chodzi o targ, to teraz sobie szukam. No i właśnie dzięki tej zmianie można teraz przejrzeć sobie te konie i zawsze, kiedy jest targ, czyli co 2 tygodnie, kupić swojego wymarzonego. Bo kiedy ja kupowałam Araba, to musiałam czekać kilka tygodni. W ogóle mój Arab jest chyba tam. Tak mi się wydaje, że to jest chyba on, ale wtedy miałam akurat pecha, nie? I są 3 zestawy, jak już kiedyś pokazywałam. Natomiast ja przyszłam, o! Już widzę, jest 1 Szwed i 2 Szwed. O, to jest chyba nawet... Ten mój. Przepraszam, że jestem taka zdziwiona, ale zawsze było tak, że jak konie stały właśnie nie na targu, tylko tam normalnie, gdzieś tam w grze, w tym mieście, to jak się już któregoś konia miało, to nie można było kupić tego samego. To jakbym zapomniała, to bym kupiła drugiego takiego samego? Dziwnie to wygląda. No nie wiem, w każdym razie sobie tutaj jest. Tamten jest, tam jest chyba jeszcze 3 Szwed w ogóle, tylko nie wiem, da się tędy przejść? Chyba się da. Okej, okay, to jest kolejny. One były takie dość jasne wszystkie. Ja kupiłam chyba tego średniego. Ten jest jeszcze jaśniejszy, bo ma taką, jak widzicie, grzywę jaśniusią. Pamiętam, że miałam dylemat, którego wybrać, ale wszystkie są śliczne. I w końcu wzięłam tego takiego, powiedzmy, kremowego. I to jest numer 3.
I on jest taki jednak no, najciemniejszy z nich wszystkich, tak? Mimo wszystko. Taki jest no trochę ciemniejszy. No, całkiem fajnie to wygląda, muszę przyznać. No i tutaj mamy... No i to jest koń numer 3. W ogóle on tak śmiesznie wygląda tutaj. Taki kształt ma... No nie wiem. No ale tu jest właśnie informacja i tak patrzę, czy jest to samo napisane. Mhm. Tak, jest to samo. Tamten miał chyba siłę 4. A może mi się wydaje. No i jest napisane 599. Też jest 8 poziom. No i tak wyglądają sobie te koniki. No i co ja mogę powiedzieć? Myślę, że to już na tyle w tej aktualizacji, bo tak naprawdę doszły tutaj tylko te konie. Ja na razie mam starego. Ale i tak uważam, że... Nie to chciałam zrobić, tylko zapomniałam o tych skrótach klawiszowych. Nieważne. Tak wygląda śliczny konik północno-szwedzki. Nieodnowiony, natomiast odnowionego widzieliście przed chwilą. Ja tego nowego na pewno kiedyś kupię, ale trzeba kasę trochę nazbierać. Przy okazji możecie sobie tutaj, tak jak moneta mnie zasłania, możecie sobie króliczka zobaczyć, którego kiedyś tam właśnie kupiłam. Ładny królik, fajnie się nazywa, najsłodszy królik na świecie. No i myślę, że to na tyle w tym odcinku. Napiszcie, czy wy macie starego Szweda albo nowego i który bardziej wam się podoba. Bo jak tak czytałam komentarze, to większość jest za tym nowym, co jest dość oczywiste. Ale mimo wszystko są też tacy, którzy mówią, że wolą starego. Ja muszę powiedzieć, że oba są przecudowne. I mimo, że nowy jest bardziej dopracowany, to kocham tego konia. To jest jedna z moich ulubionych ras, więc no nie umiałabym powiedzieć. No i mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Jeśli tak, to poproszę o komentarze, subskrypcję oraz łapki w górę. A my niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Pa!